Eros, rozmowa, piwo i strawa. Tak wiele oddałbym, by znów móc to przeżyć. Czy spotkamy się jeszcze kiedyś? Ciągle chcę wierzyć. Chcę coś napisać tylko dla ciebie. Od czego zacząć? Dokładnie nie wiem, ale piszę do ciebie, mój bracie. Piszę, lecz ciężko mi zacząć. Nadal niepogodzony po stracie, poezją wielkich się racząc. Piszę, bo strasznie brakuje mi rozmów, śmiechu i czynów. W mej głowie zdjęcia wertuję i widzę cieszących się szczylów. Mówią, tamte czasy minęły, czy naprawdę już bezpowrotnie? Bo ja widzę nas, jak płyniemy, pokonując ku apogeum stopnie. I choć ciebie dziś nie ma, pali się świeca w dłoń mojej długopis. Wszystkie nasze wielkie marzenia zamieniam w obszerny rynkopis. Wiem, że nadejdzie odpowiednia chwila, Bóg wybudzi mnie z życia. Spotkamy się, ja przyniosę coś mocnego do picia. Niech to dziś leci dookoła świata, jak nam brakuje naszego brata. Choć lata lecą, to dziś mam odwagę. Bliżej niż dalej, czekaj tam, bracie. Niech to dziś leci dookoła świata, jak nam brakuje naszego brata. Choć lata lecą, to dziś mam odwagę. Bliżej niż dalej, czekaj tam, bracie. Czy jest możliwe zapomnieć osobę, z którą czyniłeś tą samą drogę? Nikt krzywdy żadnej nikomu nie stworzył. 22 lata odszedł, to jest plan twój, Boże. Kochałem jak brata, którego żem nie miał. On ciągle wraca, smutek, radość na przemian. Pamiętam przyjaźń, kwiaty, ramię w ramię stanie. Tylko dlaczego na nich napis, ostatnie pożegnanie? Ten świat niestety nie jest sprawiedliwy, lecz Mariusz w moim sercu nadal silny i żywy. Nieraz przed sobą mam taki miraż, albo na tym właśnie polega przyjaźń. Że ci pozornie, których tu nie ma, żyją gdzieś w nas i w naszych wspomnieniach. A wieczna tylko wiara, której nie tracę, że kiedyś wszyscy pójdziemy na spacer.